O rety, panie i panowie, ale to będzie wiosna, najbardziej kolorowa, feria barw, cekinów, uśmiechu, dobrego nastroju. I to wszystko wiosną w naszej stacji, bo rusza wtedy program Czas na Show, czyli Drag Me Out. Ujawniliśmy tydzień temu już rąbek tajemnicy, Mary z Polski. Kto zna to imię i to nazwisko i ten pseudonim, to dobrze wie, że to będzie prowadząca tego show. No i czas przyszedł na to, żeby ujawnić, kto będzie w składzie jurorów. Panie i panowie, zacznijmy od właśnie pantofli. Proszę zobaczyć. I czy wy się państwo domyślajecie? Down, dara, down, dara, down. Oto oni. Anna Mucha. Dzień dobry. Właścicielka pięknych, powabnych. Butoskarpet. Rajtek. Powabnych nóg. Powabnych skarpetek w stokrotki. Andrzej Seweryn. Właśnie próbuję pokazać, ale trudno mi tak trafić. I jak zawsze kolorowa, ale dzisiaj monochromatyczny Michał Szpak. Dzień dobry, dzień kochani. Dzień dobry. Co nas, kochani, skłoniło do tego, żeby wziąć udział w tym przedsięwzięciu, które będzie ekscytacją tej wiosny? Jeśli mogę zacząć, to misyjność tego programu, trochę dla mnie przynajmniej, że to będzie taki trochę zastrzyk świeżości, to raz, a dwa, jednak opowiadanie o czymś, co jest częścią kultury świata i to jest dla mnie coś fantastycznego, bo rozszerzanie tolerancji w Polsce jest bardzo ważne dla mnie. Ta misyjność jest szalenie istotna. Złota, skromna Anna Mucha teraz na naszej kanapie, niedługo za stołem jurorskim. Na czym będzie polegała wasza praca w tym programie? No właśnie, to jest niesamowite, bo ja będąc jurorką, tego nie wiemy dokładnie. Zderzamy się z jakimś absolutem. Ja czekałam na ten program od kilku lat i szczerze mówiąc, jak dostałam telefon z pytaniem, czy nie zechciałabym usiąść i zająć się fotel jurorski, to miałam tak, że ta moja ekscytacja, ona już narasta od ponad chyba roku, bo ja od roku wiem o tym, że są przygotowania do tego programu. Więc ta moja ekscytacja już jest w tej chwili tak duża, że ja już się nie mogę doczekać, aż państwu pokażemy po prostu o co chodzi w Drag Queenie, jak to wygląda. No i też niesamowite jest to, że ja będąc jurorką z jakimś doświadczeniem, szukałam zawsze osobowości, a tutaj mam te ferie osobowości, bo mamy i drag mentorki, i uczestników, którzy będą się właśnie przeistaczali. To będzie sześciu mężczyzn, tak, którzy będą się zamieniali w drag queenki, drag królowe. Pod okiem profesjonalnych drag queen. Pod okiem drag mentorek, dokładnie. Więc każdy odcinek to jest prezentacja innych postaci, innej osobowości. I to jest po prostu feria barw, kolorów, życia. Wspaniała afirmacja naprawdę i kobiecości, i tego wszystkiego, co jest radością dla mnie. Panie dyrektorze. Przyszedł czas po prostu. Przyszedł czas na to, żebyśmy pokazali inną twarz naszego społeczeństwa, naszego świata. Jesteśmy naprawdę już inni niż 20 lat temu. I niż chyba nawet gotowi. Tak jest, niż nawet 8 lat temu, niż nawet przed 15 października. Ja myślę, że to jest bardzo piękna inicjatywa stacji i jestem szczęśliwy, dumny, że w towarzystwie Ani i Michała będę mógł oceniać pracę, bo my będziemy po prostu oceniali występy, prawda? Bo drag queen to osoba, która, to jest sztuka, prawda? Ona na scenie, powiedziałbym w teatrze. Zdarzało mi się w teatrze grać kobiety, zresztą nie tylko w teatrze. I wiem, jak to jest fascynujące. Gdybym mógł jeszcze kiedyś wystąpić jako drag queen, to wiedziałbym więcej i zrobiłbym to lepiej niż dotąd. A w teatrze to było... Po prostu to pozwala zrozumieć drugiego człowieka, a naprawdę tego nam brak w społeczeństwie. I naprawdę ten program temu właśnie służy, żebyśmy zobaczyli, jak jest naprawdę, a nie jak mówią tam po kątach o tych, co zamieniają się w kobiety wieczorem i jaki tak dalej. Jaki jest proces w ogóle? Jak jest proces tworzenia. Posłuchaj, prawda? Bo przecież ta kreacja, czyli mężczyzna, który prezentuje historię, a wygląda jak kobieta, sięga już czasów antycznych.
politycznych, jak spojrzymy na teatr. Ja już nie chcę wspominać o teatrze szekspirowskim, gdzie tylko aktorzy, tylko mężczyźni mogli grać w teatrze, ale Japonia na przykład, prawda? Tak. Są ci wielcy specjaliści od ról kobiecych, z którymi na przykład pracował Andrzej Wajda, kiedy robił Nastazję Filipowną według Dostojewskiego. To jest taka oczywistość po prostu. Michał, ty jesteś znany właśnie ze swoich szalonych, kolorowych kreacji. Rozumiem, że na to także przede wszystkim będziesz zwracał uwagę, bo tutaj, tak jak mówiliśmy, będzie 6 mężczyzn rozpoznawalnych, wziętych ze świata show biznesu, którzy będą właśnie dawali całe serducho. I co dla ciebie będzie... Jakie kategorie będą? Właśnie, co dla ciebie będzie najważniejsze? Dla mnie najważniejsze będzie to, w jaki sposób oni pokażą tą rozrywkę, dlatego że to, że drag nie musi być perfekcyjny, to pewnie też się przekonamy w trakcie programu, ale czy osoby, które będą wchodzić w rolę drag queen, będą w tej roli na 100%, bo to jest bardzo ważne, żeby utożsamić się ze swoim alter ego, a każda z tych postaci zapewne będzie musiała wymyślić sobie swój nickname, czyli jakby swój pseudonim i postarać się wykreować postać, która zostanie wymyślona. A to nie jest takie proste, bo czasami ktoś się może tego po prostu najzwyczajniej wstydzić, nie znając tej kultury. A umówmy się, drag queen to forma rozrywki i to, czego ja będę, na co ja się będę przyglądał, to to, czy ktoś wchodzi w tą rolę. Czy po prostu... Będziesz oceniał też to, tak, jak idealnie są w stanie naśladować to, co słyszymy, ten ruch ust, czy będzie nadążał za absolutnie słowem wyśpiewanym. To jest jeden z punktów, który będę oceniał na pewno, ale też to zaangażowanie, bo to jest niezwykle ważne. No, jakby to 100% musi być. Ania? No ja będę tępić na pewno wszelkiego rodzaju przaśność. Ostra! Będę... Ja zareagowałem na słowo tępić. Doskonale rozumiem, co Anna chce powiedzieć. Tak. I jestem podobnego zdania. To jest poważne zadanie, że się tak wyrażę. To jest bardzo poważna rozrywka. Tak. Bierzemy udział w bardzo poważnej rozrywce. Byle jakości mówimy nie. Byle jakości, obojętności mówimy nie. Nudno już było, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Za tymi kostiumami, za tymi cekinami, za tymi strojami kryją się ludzie. Tak jest. To są bardzo ważne historie dla ludzi, którzy mają swoją wrażliwość, którzy mają pewną oczywiście energię sceniczną, ale to są wszystko jakieś historie, które my również chcemy wyciągnąć. Dlatego dla nas będą oczywiście ważne te osoby, które będą celebrytami, nazwijmy to, czy uczestnikami, a mamy naprawdę niezłe nazwiska. Zdradzicie? Nie. Nie. Chociaż pół. Jasne, nie. Że nie. Inicjały. Natomiast no, ja się zdziwiłam parę razy. Natomiast i bardzo jestem ciekawa ich metamorfoz, ale dla mnie też istotne jest przedstawienie całej tej kultury drag queenowej i te bohaterki są istotne. Dobrze, to słuchajcie, to będzie tak wyglądało, że ta osoba, która będzie wychodziła, ten mężczyzna, który wychodzi na scenę, to on ma być dla siebie aktorem, kostiumografem, reżyserem, choreografem w jednym? Nie, dlatego że on będzie pracował pod kierownictwem mentorki. Drag queen mentorki. Będzie to ustawiała. Tak. Ona będzie przekazywała jemu wiedzę, jak do tego się przygotować i jak stworzyć tą postać, którą chce być na scenie. Pytamy, jak to oceniać. My będziemy oceniali również w relacji, w zależności od tego, co będzie. My nie wiemy, co to będzie. Czy to będzie taniec, czy ktoś będzie leżał, czy ktoś będzie stał. A co jest nagrodą? Skako. Diadem. Dobra. Bitwa o diadem. Ale tytuł pierwszej. Słuchajcie, ale takiego programu jeszcze absolutnie nie było. Dlatego mam pytanie do was. Jak wy się do tego przygotowujecie? Czy wy musicie też przejść jakieś szkolenia, pooglądać jakieś spektakle, poznać bliżej to całe społeczeństwo? Tak, no myśmy po prostu przeszli szkolenie dotyczące kultury LGBT+. To było bardzo dla mnie osobiście ważne i pouczające. Rozmawiamy również o sposobie, zachowaniu, bo tu chodzi po prostu o szacunek. No, chodzi o szacunek wobec osób, które
czy myślą inaczej, czy czują inaczej, czy kochają inaczej. A to jest światem. Taka jest rzeczywistość wokół nas i ta rzeczywistość jest w tej chwili ujawniona. 50 lat temu, szanowni państwo, przecież o tym się szeptało tylko. Ja jestem szczęśliwy, że żyję w tym sensie dzisiaj, w tym świecie, w którym mogę mówić o osobach homoseksualnych spokojnie, z szacunkiem, z uśmiechem i mogę z nimi pracować również w sposób otwarty. No tak, a już tego nie trzeba było naszych jurorów uczyć, czyli zawodu, bo przecież kunszt aktorski i cały ten sceniczny, no to oni wiedzą, jak oceniać. Tercet egzotyczny wiosną w TVN Drag Me Out, czas na show. Bardzo wam dziękujemy. Tego nie wiedziałem. Dobre. No, będzie to na pewno ciekawa wiosna. Wracamy za moment.